Nazywam się błogosławiony Wincenty Kadłubek. Właściwie powinienem się wam przedstawić w średniowiecznej łacinie. Magister Vincentius Dictus Kadłubek. Chociaż tak bardzo umiłowałem naszą ojczystą historię i pozostawiłem po sobie wspaniałą Chronica Polonorum, to o moich własnych losach niewiele wiadomo. Gdybym o tym wiedział za życia, to bym napisał sobie biografię. Ubolewam, ponieważ do waszych dni nie zachowała się ani data moich narodzin, ani nawet nazwa rodu, który wydał mnie na świat. To, co jednak napełnia mnie największą chlubą, to fakt, że nazwano mnie z łaciny magistrem, czyli mistrzem. A to dlatego, że byłem rozmiłowany w księgach i studiowałem wiedzę na średniowiecznym uniwersytecie. Mądre głowy waszych czasów głowią się do dziś, nie wiedząc, gdzie studiowałem. Podpowiem wam, że za mego życia działały dwa uniwersytety – w Paryżu i Bolonii. Pochwalę się czymś jeszcze. Byłem pierwszym człowiekiem nad Wisłą, który nosił tytuł magistra. Byłem zarazem pierwszym synem naszego narodu, który spisywał losy naszych ojców i dziadów. Właśnie dlatego zasłużyłem sobie na miano ojca polskiej literatury i historiografii, a nawet ojca polskiej kultury. Byłem także pierwszym biskupem, którego wybrano w sposób kanoniczny, to znaczy przez duchowieństwo, a nie przez mianowanie książęce. Moja sakra biskupia odbyła się w 1208 roku, ale dobrowolnie ustąpiłem 9 lat później. Posługiwałem na dworze Kazimierza Sprawiedliwego, którego wysławiałem na kartach mojej kroniki. Historycy do dziś nie mają pewności, dlaczego odszedłem. Przypuszczają, że pokłóciłem się z władcą, ponieważ chciałem uniezależnić polski kościół od władzy świeckiej. Chciałbym powiedzieć wam, jak było naprawdę, ale odebrałbym pracę historykom. Kto wie, może to wy odnajdziecie w jakimś starym archiwum sensacyjne odkrycie i, no cóż, przejdziecie do historii. Wstąpiłem do klasztoru cystersów w Jędrzejowie, aby oddać się kontemplacji. Odtąd żyłem według zasady Bogu wszystko, sobie nic. Porzuciłem wszystkie godności, jakimi można się cieszyć za życia. Jak słusznie mówi tradycja, poszedłem boso jako pokutnik do klasztoru. W miejscu, w którym opat Teodoryk z zakonnikami wyszli mi naprzeciw, usypano kopiec zwany kopcem spotkania. W jędrzejowskim klasztorze przeżyłem ostatnie 5 lat mojego żywota. To tutaj złożyłem moje kości 8 marca 1223 roku. Pozostawiłem po sobie dzieło, dzięki któremu możecie poznać początki dziejów Polski. Kiedy je spisywałem, niewielu ze znanych mi ludzi potrafiło czytać i nie znano druku, ale moje dzieło wyprzedzało swoje czasy. Kiedy kilkaset lat później otworzono mój grób, a było to w roku 1633, moje ciało było prawie nienaruszone. Dlatego w połowie XVIII wieku wyniesiono mnie na ołtarze. Mija właśnie 800 lat od chwili, gdy wstąpiłem do jędrzejowskiego klasztoru. Czasem sobie myślę, że to dobrze, że urodziłem się tak wcześnie. W przeciwnym razie musiałbym spisywać dzieje całego tysiąclecia. To zadanie zostawiłem moim następcom. Może tym, którzy początki nauk pobierają w szkołach mojego imienia. Magister Vincentius Kadłubkonis.